Witam na kanale techstron.pl. Testy testera akumulatorów, testera pojemności Act Home. Nie ma go tutaj na stole, a tu za chwilę powiem, co się wydarzyło. Dodam, że ten film będzie troszeczkę bez ładu i składu, będzie się łączył z kilku nagranych materiałów i nie ma jakiegoś tam logicznego, nie ma logicznej ciągłości i tak dalej, i tak dalej. Co się stało z testerem? No, tester został zwrócony jakby na reklamację ze względu na pomiary. Sprzedawca tutaj zwrócił od razu środki za ten tester, więc prawdopodobnie no, ma taką cechę, a nie inną. Więc dobra, widzowie, zainteresowani tym filmem, tym testerem, zobaczcie, co się działo podczas pomiarów różnych akumulatorów. Mamy tutaj Europowera EPL-a 110, akumulatorek z wysokiej półeczki. Jest on naładowany dosłownie z 5 minut temu, odłączony od ładowareczki. Są zastosowane te konektorki, które są dołączone do tego urządzonka, więc sprawdzimy, jaka jest pojemność takiego akumulatora. Napięcie, tak jak widać, wysokie, tak jak powiedziałem, było odłączone. No i jaka pojemność? Teoretycznie 73-74 Ah. Podłączę troszeczkę inaczej. I jak widzicie, wynik już mamy zupełnie inny. Także tutaj ma znaczenie, jak to jest połączone. Spróbuję może troszeczkę jakoś inaczej, jakoś tutaj. Może dojdziemy do tych 100 chociaż amperogodzin. No, mamy niższe napięcie, to delikatnie, no ale tak niewiele. O, już mamy, proszę Państwa, 90 amperogodzin. Ja jakby tutaj tak dobrze powiem, może pomacać. Nie wiem, co wpływa na to, na ten wynik. Tak to nie mogę włożyć. Może spróbujemy tak. Odłączymy. No i jest pojemność mniejsza. Dobra, no sprawdzimy następny akumulator. Europower 7, jest to akumulatorek używany, też zdjęty z ładowareczki, zupełnie przed chwilą, także napięcie będzie wysokie. No to spróbujemy to sprawdzić, jaką nasz tester pokaże pojemność. No, tutaj mamy bardzo fajny pomiar, dochodzi do 7 amperogodzin, może tak być, no, jakiś taki mały rozrzut tej pojemności na taki szybki test jest całkiem ok. Można tutaj po prostu określić, czy ten akumulator jest sprawny, czy już częściowo zużyty, czy jest typowy trup. Zobaczymy następny akumulatorek. Szybki test pojemności akumulatora Europower, który został wyciągnięty z kartonu. On nie był ładowany poza fabryką. Dzięki tutaj takiemu testerkowi, który w ciągu kilku sekund ma wskazać, jaką pojemność ma taki akumulator. Amperogodziny. Niezły wynik. Jak na akumulator, który nie był jeszcze ładowany poza fabryką. Teraz szybki test pojemności akumulatora Europower EP1712, czyli 17 amperogodzin, 12 V napięcia. Ponad 20 amperogodzin. Akumulator wyciągnięty z kartonu, nie był ładowany poza fabryką. Szybki pomiar pojemności akumulatora V-Pro 55-12, czyli 55 amperogodzin, 12 V. Tutaj tester może pokazać coś innego. Będziemy próbować połączyć prawidłowo. Na początku mamy pojemność. Niby 7 amperogodzin. Trzeba to lepiej połączyć. Kolejny pomiar bez konektorków, tak jak w instrukcji obsługi do testera. No już jest lepiej, prawie 35 amperogodzin. Teraz
teraz pomiar dzięki zastosowaniu specjalnych konektorków dołączonych do testera. I tu mamy wynik tylko 31 Ah. Nie sądzę. Myślę, że akumulator ma tą pojemność, czyli 55 Ah, ale tutaj ważne jest jakby połączenie tego całego układu. Nie wiem, co o tym myśleć. Jeszcze jedna próba. 34,5. Teraz taki sposób połączenia. I tu nic się nie zmienia. Wygląda na to, że tester sobie nie radzi z większą pojemnością akumulatorów. Zawsze to ją po prostu sobie zaniża w dół o, nie to jest kilka procent, ale dobrych kilkanaście procent, taką szacuje mniejszą pojemność. Nie wiem, z czego to wynika. Akumulator naładowany, seteczka, pojemność dla na T20. Tańszych, także nie jest jakiś tam super hiper akumulator, który ewentualnie mógł zaniżyć wartości na tym testerze. Tester tutaj jest bardziej pod tańsze akumulatory, nie takie super, hiper dobre akumulatorki. No dobra, no to mierzymy tą pojemność, czy coś nam się zmieni. Mamy wysokie napięcie, zszedł akumulator właśnie z ładowarki, 65 Ah. No to jakoś może inaczej, czyli to trzeba połączyć. Proszę zwrócić uwagę, tu są solidnie dokręcone te konektory. Może tak. Zobaczymy. No 38, jeszcze gorzej. Jak to zrobić, żeby chociaż to doszło do gdzieś 90 Ah? Macie jakiś pomysł? Tu ciągle bez zmian jest. Nie wiem, może zrobimy to tak, że. O, jakoś, może tak, jakoś to się spróbuje zmierzyć coś sensownego. Mocno dociskam. 65, no nie chcę wyjść więcej. Spróbuję tak troszeczkę tutaj inaczej to połączyć. Może się uda. O, czekaj. Nie testuj. Czekaj, czy co tam wyjdzie. 65. No więcej nie idzie. Ostatnia próba. Bez konektorków. Po prostu wkładam końcóweczki. Przyłączę tutaj akumulatora. Mocno tutaj naginam, żeby jakiś tam styk był dobry. 65 Ah, czyli nawet teoretycznie przekręcanie takich konektorów nie ma sensu, bo miernik, tester pokazuje ewidentnie zaniżoną pojemność akumulatora. Akumulator Akumax 110 Camel. Prawie 90 Ah. A więc podsumowując, tester jest bardzo fajny, generalnie zamysł wykonania czegoś takiego jest naprawdę jak dla mnie super sprawą.
pomiar, szacowałem gdzieś tam pojemności, nie mówię tu jakiejś dokładności jedno czy 5%, ale na przykład jakieś tam 10, około procent, jakby był jakiś tam rozrzut, to by było naprawdę fajnie, bo to można takie testy wykonać w kilka dobrych sekund, a nie na przykład 20 czy 24 godziny. W zależności od kondycji oczywiście akumulatora. Jakie są moje wnioski? Tester Axchrome świetnie sobie radzi, gdy wykorzystujemy go do właśnie takich małych akumulatorków. Jakieś tam 7 Ah, to jest 17, a w rzeczywistości no to jest jednak jakieś tam 20 nawet. I co ważne, pomiar zależy, jak zostanie podłączony te konektory do akumulatora. Naprawdę musi to być solidnie połączone, bo wyniki naprawdę są różne. W przypadku już większych akumulatorów, nie wiem czy tutaj był film 55, czy po prostu ja tylko tak robiłem sobie testy. Akumulator nowy, bo na naklejce 55 Ah, tester pokazywał już tylko 34 Ah. W przypadku takich dużych akumulatorów, jakichś tam setek, 110, no to najlepszy jaki wynik mi się udało, no to w tym Europowerze wskazało wynik 90 Ah, ale naprawdę musiałem się starać, żeby tutaj ten pomiar taki uzyskać. To był akumulator na naklejce 110, w rzeczywistości jednak pojemność ma dużo, dużo większą. No, szkoda. No, tester na pewno by się tutaj u nas przydał do testowania nawet do wysokich akumulatorów do klientów, czy po prostu nie ma jakiejś tam wady fabrycznej na tak zwany dzień dobry. No niestety, a nie da się wszystkich akumulatorów testować 20 godzin, bo raz, że proces ładowania do pełna, taki po fabryce, też tam zajmuje troszeczkę czasu, ale też no, później rozładowanie, niech to będzie te 20 godzin, czy no, 24 godziny, tak? I później naładowanie, to też jest proces długotrwały, czyli taki akumulator, no, 2 doby musiał po prostu, zanim zostać wysłany do klienta, sprawdzony. A nie każdy chce, bo przeważnie każdy chce klienty na wczoraj, jak to mówią, taki akumulator. No szkoda, naprawdę szkoda. Tester, fajny pomysł, fajny, jednak tutaj coś nie jest halo. Prawdopodobnie brakuje możliwości przełączenia, na przykład, że badamy akumulatorki na przykład od jakiejś pojemności od 1 do 20 Ah, później 20, 60 i 60, 100 i tak dalej, tak dalej. No to nie ma żadnej jakiejś kalibracji, jakiegoś przełącznika, gdzie można by ustawić akumulator, czy chociażby akumulator żelowy, AGM, czy mokry, no nic po prostu nie ma, tak? Myślę, że tutaj producent jednak o tym nie pomyślał, bo jednak akumulator AGM troszeczkę może inaczej się zachowywać niż akumulator taki typowo rozruchowy z płynnym elektrolitem. No i dokładnie tutaj jeszcze można by powiedzieć, że mamy akumulatory tańsze i akumulatory lepsze, więc tutaj też zawsze jakieś takie pomiary mogą wskazywać zupełnie innego. Dobra, już to nie przedłużając. No dzięki za obejrzenie tego materiału. Pozdrawiam zainteresowane osoby, które były ciekawe, jakie będą wyniki takiego testera, czy że coś takiego ma w ogóle sens. To trzymajcie się ciepło, cześć!